Gwiazdy Sportu Walki Piotr Sienkiewicz, witam serdecznie. Witam. Nazwisko nieco pisarskie, natomiast pochodzisz z Chęcin, więc można powiedzieć, że z rodu królewskiego, a zatem możemy się spodziewać walki żołnierza koronnego Królestwa Polskiego na gali Cave MMA 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Nazwisko prawie się zgadza, co prawda jednej literki brakuje, ale jest bardzo blisko. Myślę, że walkę damy bardzo dobrą, gorąco na to liczę, no i czekam tylko do piątku. Jak przebiega Twój proces przygotowawczy do tej walki? Jakbyś mógł coś powiedzieć na ten temat więcej, czy już teraz jesteś właściwie po ostatnim treningu przed galą? Jak to wygląda, jeśli chodzi o tutaj całe przygotowania? Końcówka przygotowań, tak naprawdę większość przygotowań już za mną. Część treningami, całym cyklem treningowym zajmowali się trenerzy. I to oni narzucali mi zadania, ja tylko wykonywałem pracę, którą oni mi przekazali. Twój debiut zawodowy na gali Cave MMA, jest to naprawdę bardzo taka solidna organizacja. Druga edycja gali, a już takie nazwiska jak Kornik Słowiński, jak Michał Pasternak zresztą, nasz tutaj znajomy kolega. W związku z tym, czy prestiż gali cię bardziej stresuje, czy dodaje motywacji? Bardzo się cieszę, że mam możliwość wystąpienia na gali z takimi nazwiskami. Mam nadzieję, że dam dobrą walkę, co pozwoli kontynuować przygodę w tej federacji. Widziałeś walki twojego rywala, przypomnijmy Przemysław Kampa, czy po prostu żywią? Jeśli chodzi o walki, o całą taktykę, tym zajmowali się trenerzy. Ja, tak jak mówiłem wcześniej, wykonywałem tylko zadania, które oni mi zalecali. Więc oczywiście zapytam również o twoje starty. Amatorskie. Masz dobry rekord amatorski, bodajże 13-2, o ile się nie mylę. W związku z tym, jakbyś mógł coś powiedzieć, jakbyś mógł cofnąć jak zwierciadle, mówiąc właśnie nieco literacko, i to się powiedzieć o twoich startach amatorskich. Jeśli chodzi o mój rekord amatorski, on dokładnie wynosi 11-3, czyli łącznie tych starć amatorskich miałem 14. Z reguły wygrywałem, mam nadzieję, że tak będzie i tym razem. A właściwie oczywiście ja to wiem, natomiast jak to się stało, że podpisałeś kontrakt z Federacją Cave MMA? No oczywiście ja to wiem, natomiast jakbyś mógł uchylić tego rąbka tajemnicy nieco. Dobrzy ludzie z Pasja Sportu Walki pomogli. Liczę, że moja dobra walka pomoże też innym kieleckim zawodnikom rozwijać się i rosnąć w siłę, jeśli chodzi o MMA w całym naszym regionie. No właśnie, tutaj trenujesz w klubie MKS Korona Kielce. Jest to klub stosunkowo młody, natomiast bardzo dobre warunki do trenowania. Jednakże, jakbyś ty zachęcił młodych ludzi, aby ci wybrali klub Korona Kielce, a nie inne kluby, że tak powiem, z Kielc, choć każdy klub jest dobry i my słyniemy, jeśli chodzi o Kielce, z tego wysokiego poziomu tych sportów walki. Jakbyś mógł zreklamować twój klub? Myślę, że mamy świetne warunki, świetną salę, świetny personel, najwyższą półkę, jeśli chodzi o trenerów. Także tylko jeśli chodzi o młodzież, to zapraszamy. Jest miejsce, są ludzie, żeby się rozwijać i za jakiś czas być na bardzo wysokim poziomie. Do którego zawodnika tutaj z klubu MKS Korona Kielce byś wyróżnił? Oprócz oczywiście siebie samego. Mamy wielu zawodników, także nie chciałbym kogoś wyróżniać indywidualnie. Myślę, że jak... A taką czołówkę? Jakbyś mógł wymienić? Myślę, że jest nas kilku, także tak jak mówię, nie chciałbym się skupiać na wymienianiu, mógłbym kogoś pominąć. W każdej dyscyplinie, która u nas jest, są zawodnicy na najwyższym poziomie. Także na wszystkie sekcje zapraszamy, bo naprawdę jest z kim się rozwijać. Zamierzasz iść z drogą życia przez sport walki. Czy ten debiut zawodowy jest dla Ciebie taką iskierką, która Cię jeszcze bardziej, że tak powiem, będzie pchała do tego, abyś startował już właśnie regularnie zawodowo? Liczę na to, że ten debiut zawodowy pójdzie po mojej myśli, co pozwoli na rozwinięcie jakiejś tam przygody i pójście w tę stronę. Właściwie myślisz, że jaka formuła w walce przystolowej ma największe, powiedzmy, znaczenie czy zastosowanie? Jakbyś mógł tak powiedzieć, tego rąbka tajemnicy, od takiej strony bym powiedział strategicznej, jeśli chodzi o walkę wieloprocentową MMA. Myślę, że tak naprawdę na tym najwyższym poziomie MMA jest już tak rozwiniętym sportem, że w każdej dyscyplinie, w każdym aspekcie zawodnik musi być bardzo mocny, żeby bić się na najwyższym poziomie.
No i ja osobiście do tego dążę, żeby starać się rozwijać każdy aspekt, no i całość razem. Kto jest twoim sportowym wzorem? Nie mam takiego idola, który przyszedłby mi od razu na myśl. Biorę przykład z wielu i naszych lokalnych, i zagranicznych, i polskich sportowców. Tak jak mówię, i u nas na miejscu w Kielcach, w województwie, jest od kogo się uczyć, także mamy tu na miejscu wiele wzorów do naśladowania. Więc na przykład, co możesz powiedzieć również o walce Michała Pasternaka, czy w ogóle o Michale Pasternaku jako zawodniku, albowiem mówi się, że jest to zawodnik nieco, powiedzmy, niedoceniany, do tej pory go nie ma w KSW, wielu kibiców się o to dopomina. A co ty jako kolega z maty, powiedzmy, tutaj wiem, że Michał czasami też przychodził, jakie masz na ten temat zdanie? Bardzo zdyscyplinowany, bardzo ciężko pracujący zawodnik i myślę, że ciężką pracą osiągnął to, czego nikt inny, przynajmniej na ten moment przychodzący mi do głowy, nie osiągnął w MMA w regionie, tak naprawdę w naszej części kraju. Natomiast również jeszcze raz, nieco cofając w czasie, jakbyś mógł powiedzieć dla portalu Pasja Sportu Walki, dla kanału, jak się, Piotrek, zaczęła twoja pasja sportu walki? Jakbyś mógł właśnie młodych ludzi zainspirować, aby nie siedzieli przed smartfonami, tylko zainteresowali się właśnie sportami walki w wydaniu, czy to, że tak powiem, fanowskim, bo również można z tego wyciągnąć bardzo pozytywne wzorce, jak i zawodniczym. Jeśli chodzi o mnie, to mi sport towarzyszył od dziecka. Ciężko mi sobie wyobrazić życie bez sportu. Tak zostałem wychowany, także ciężko mi wskazać jakąś tam drogę. Dla mnie to jest po prostu naturalne. Rozumiem, czyli czuję się tak tożsamościowo, czuję się takim fighterem z krwi i kości. Bardziej po prostu ze sportem miałem do czynienia, czy jakoś amatorsko, czy teraz pierwszy raz próbuję zawodowo, nie tylko w MMA, wcześniej jakaś piłka nożna. Ogólnie zawsze tam z jakimś sportem byłem od najmłodszych lat związany i tak chyba weszło mi to w krew, w nawyk. Mówiłeś o piłce nożnej, w związku z tym zapytam, albowiem mówi się, że piłka nożna paradoksalnie jest sportem bardziej kontuzjogennym od sportu walki. Czy jesteś takiego samego zdania? Myślę, że nie. Myślę, że tak naprawdę prawie każdy sport jest kontuzjogenny. Wszystko zależy od naszej genetyki, podatności, od tego, jak trenujemy, jak podchodzimy o kwestii regeneracji i tego typu rzeczy. Teraz zostało 5 dni do twojego debiutu zawodowego na gali Cave MMA. W związku z tym odczuwasz pewien rodzaj już takiego stresu, niepewności, czy wręcz odwrotnie? Tym bliżej do walki, tym się czujesz bardziej zmotywowany na tyle, aby na przykład wejść i, w cudzysłowie oczywiście, łeb urwać twojemu rywalowi. Jeśli chodzi o przygotowania, dałem z siebie wszystko, co tylko było możliwe. Jestem przygotowany, także jestem gotowy na walkę i wiem, że dam z siebie wszystko. Więc jakie plany na ten nowy rok? Przede wszystkim chciałbym zacząć od zwycięstwa na KF MMA i na to gorąco liczę. Cóż, jeżeli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, czas należy do ciebie. Przede wszystkim dziękuję tym, którzy mnie wspierali, pomogli w przygotowaniach. No i liczę, że odwdzięczę się zwycięstwem na tej gali, co, tak jak mówię, pomoże nie tylko mi, ale całemu regionowi, jeśli chodzi o rozwój sportu, o rozwój MMA. Więc dziękuję bardzo dla portalu Pasja Sportu Walki przed galą Cave MMA 2 w Jastrzębiu Zdroju Piotr Sienkiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.